Naszym zdaniem w sobotę chcieliśmy dzisiaj odpocząć, ale nie da rady. Ryk, mam do Ciebie pytanie. Kto to powiedział? Gdybym miał jechać tylko na dojechanie, to wolę siedzieć w domu i jeździć na PlayStation. No wiadomo, powiedział to Robert Kubica bodajże chyba podczas rajdu w Meksyku. Jak wiemy, dzisiaj Robert Kubica też miał pecha, ale zanim porozmawiamy o dzisiejszym dniu, posłuchajmy tego, o czym Robert Kubica mówił po wczorajszym dniu. Hamowanie do bardzo wolnego zakrętu i wyjście od razu w prawy zakręt, gdzie była bardzo wąska droga i no, tam ślady wszyscy kierowcy, większość kierowców chyba cięło, ale niestety na wyjściu już tak naprawdę po zakręcie było drzewo, które zresztą widziałem i wydawało mi się, że to drzewo jest daleko i fakt taki był, ponieważ na wysokości, na której je widziałem, to drzewo spokojnie byśmy się zmieścili, ale dopiero po zdarzeniu zauważyłem, że drzewo nie rosło prosto, tylko rosło pod kątem i tak naprawdę uderzyliśmy w nie, zahaczyliśmy i trochę nas postawiło na bok, była bardzo wąska droga i tam uszkodziliśmy zawieszenie. Ryk, na drugim dzisiejszym odcinku specjalnym Robert wypadł na łąkę z trasy, następnie samochód zgasł, nie chciał zapalić. Powiedz mi, czy to, co się dzieje, to jest rzecz normalna, tego się spodziewałeś, to tak może być? Znaczy, bez wątpienia spodziewałem się tego, że nie będzie łatwo Robertowi, który przechodząc, tempo w WRC2 było troszeczkę wolniejsze, przeszedł na dużo wyższe tempo i no, wiadomo było, że to nie będzie pasmo sukcesów, mimo że zaczął się rok od zwycięstwa na odcinku specjalnym, że to nie będzie jedno wielkie pasmo sukcesów, bo dla Roberta jest to pasmo nauki, które będzie okupione różnymi historiami. To jest jak w każdym sporcie. Jeśli ktoś się uczy, to ja zawsze podaję swój ulubiony przykład, że w siatkówce nauka i błędy w siatkówce polegają na tym, że się serwuje w aut, siatkę, tego typu rzeczy. W rajdach są to urwane koła, są to dachowania. Fakt faktem, że w przypadku Roberta jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Ale jeśli weźmiemy dzisiaj pod uwagę dzisiejszą historię, że Robert wypada i nie może wrócić na trasę, bo zepsuł się rozrusznik, tak jak mi zresztą powiedział Maciek Szczepaniak, no to inaczej niż pechem już tego nie można nazwać, bo wszyscy zawodnicy wypadają. Wczoraj dachował Jari Mati Latvala, Elfyn Evans wypadł Chris Meek, który dalej już w rajdzie nie jedzie. Każdy ma jakieś przypadki, każdy ma rzeczy, które się dzieją, ale u Roberta jest to takie trochę nagromadzone. Trzeba mieć w tym sporcie szczęście? Zdecydowanie tak, jak w każdym sporcie, jak w każdej dziedzinie trzeba mieć szczęście, ale ja myślę, że w końcu do Roberta to szczęście się uśmiechnie, bo jak pamiętamy początek ubiegłorocznego sezonu, no to też nie był szczególnie optymistyczny, a potem wszystko zaskoczyło, zadziałało i do końca było bardzo dobrze. Jak oceniasz to, co się w ogóle dzieje w rajdzie? No, jest przede wszystkim wielka walka. W walce uczestniczył do tego momentu Mikko Hirvonen, który tak naprawdę nie wiemy, co będzie, ponieważ inna rewelacja rajdu od Tanak Estończyk, który był wiceliderem tego rajdu, stanął na odcinku 10, zablokował drogę i Mikko Hirvonen stracił ponad 4 minuty, więc nie wiadomo, jaki dostanie czas i nie wiadomo, jak będzie. Ale do 9 odcinka specjalnego był liderem, przeszedł go Sébastien Ogier. Ale niewiele, więc ta walka rzeczywiście na tym rajdzie jest bardzo ciekawa. Zobaczymy, co będzie dalej, co będzie na popołudniowej pętli. Szkoda mi bardzo Estończyka, bo rzeczywiście, tak jak już wczoraj wspominaliśmy, po roku na ławce kar wrócił i naprawdę wrócił w świetnym stylu. Fajnie, że jadą jeszcze Polacy, miejmy nadzieję, bo mówimy to o tej porze, kiedy jeszcze nie skończyli OS-ów, ale wczoraj skończyli w komplecie, więc poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobra postawa Hyundai'a, ale zaskakujące pozycje Forda, o którym się mówi, że Wilson nie ma pieniędzy na przygotowywanie samochodów, że podobno jedzie ten zespół za pieniądze jednego z zawodników. No tak to trochę wygląda, że rzeczywiście ten samochód, no, trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju, mają problem ze zmianą przodu, a umówmy się, to nie powinno mieć miejsca, bo to nie jest wielka przebudowa, tylko lekkie przeprojektowanie. No ale rzeczywiście świetna postawa Mikko Hirvonena, świetna postawa Tanaka. No, Evans wrócił dzisiaj, ale wiadomo, że po wczorajszych przygodach wyniku nie będzie, no ale jak widać, wszyscy mają przygody w ciągu sezonu, tak jak powiedziałem, Robert ma ich więcej, no ale też pamiętajmy, że ci wszyscy przed Robertem jeżdżą o wiele dłużej w rajdach niż Robert. Czy można jeździć w rajdach wolniej? To, co mówią, komentują, że dlaczego Robert nie jedzie wolniej, pojechałby wolniej i skończyłby rajd. Ja może podsumuję naszą rozmowę krótkim cytatem z Roberta. Żeby nauczyć się szybko jeździć samochodem, trzeba jeździć szybko. I tak trzymajmy.